Zrozpaczona Aniela została w pustym pokoju, gdzie przeklinając despotyzm ojca i spoglądając co chwila na zegarek, gorączkowo przebiegała w myślach wszystkie możliwości dotarcia do Pawełka, który w każdej chwili mógł zapukać do drzwi. Zwiać oknem? Niepodobna. Okna ich mieszkania wychodziły na podwórze sąsiedniej posesji, które zabudowane były do połowy chlewikiem z nierogacizną. Gdyby nawet zdołała przejść po wąskim gzymsie pod oknem, zeskoczyć na dach chlewika, a następnie z dachu na ziemię, i tak znalazłaby się w potrzasku, bo z podwórza można było wyjść albo przez drzwi domku sąsiadów, albo przez bardzo wysoki mur najeżony odłamkami szkła. Żadna z tych dróg nie wchodziła w rachubę. Była wszakże jeszcze jedna możliwość. Tuż obok kuchni mieściła się malutka spiżarnia, z której okrągłe okienko, umieszczone pod sufitem w celach wentylacyjnych, wychodziło na klatkę schodową w okolicy półpiętra. Gdyby tylko zdołała się przez nie przecisnąć... Muszę, twardo postanowiła Aniela. Bez wątpienia trzeba było to zrobić. Ostatnie godziny, ostatniego dnia w łebie powinien Pawełek spędzić z nią. To nie ulegało wątpliwości. Nie darmo przeznaczenie postawiło na drodze jej życia tego cudownego chłopca. Zmarnować taką szansę znaczyłoby okazać niewybaczalny bezwład i głupotę. Zdjęła ostrożnie okulary i odłożyła je na półkę. Rozebrała się do bielizny, by jak najbardziej zmniejszyć swoją objętość. Następnie otworzyła okienko w spiżarni. Sweter i spódnicę zwinęła w tobołek. Tobołek chwyciła w zęby. Wlazła na szafkę, wspięła się na palce i przecisnęła głowę przez okienko. Od razu zrozumiała, że to, co czytała kiedyś w książkach przygodowych na temat przeciskania się przez różne otwory, odnosiło się raczej do chłopców. Książki przygodowe twierdziły bowiem, że najważniejsze w takiej sytuacji to przecisnąć głowę, a reszta sama się jakoś prześliźnie. Zapewne u osób płci męskiej, pozbawionych, jak wiadomo, biustu, zasada ta mogła być słuszna. Natomiast klatka piersiowa Anieli zakleszczyła się w otworze okiennym. Tak czy inaczej, Aniela utkwiła w okienku na dobre, a wszelkie gwałtowne ruchy, jakie wykonywała, by się z niego wydostać, sytuację tylko pogarszały. Teraz nie mogła nie tylko wyleźć na schody, ale nawet cofnąć się do wnętrza spiżarni. Ten moment wybrało sobie przeznaczenie, żeby postawić znów na drodze życia Anieli złotowłosego Pawełka. Pogwizdując, biegł on z ulicy na parter, stwierdził, że znajdują się tam tylko drzwi z napisem kurka i wobec tego wbiegł na pięterko, przeskakując przez 5 stopni swoimi długimi nogami. Głowa i biust Anieli, tkwiące w okrągłej ramie tuż pod sufitem, na kształt trofeum myśliwskiego, z tobołkiem w zębach i grozą w wytrzeszczonych oczach, szczęśliwie nie znalazły się w polu jego widzenia. Stukał do drzwi i nasłuchiwał. Stukał znów i sykał ze zniecierpliwieniem, a wreszcie po dłuższej chwili bezowocnego czekania zawiedziony zawrócił. Tymczasem Aniela, widząc jak Paweł oddala się i znika z jej domu, a tym samym i z życia, dokonała ostatecznie rozpaczliwego wysiłku. Zaparła się czubkami stóp o przeciwległą ścianę spiżarni, napięła mięśnie, odepchnęła się nogami z olbrzymią z rozpaczy zrodzoną siłą i katapultowała się wreszcie, spadając z głuchym łoskotem na schody. Niestety, zanim doszła do siebie, zanim zreflektowała się, że ma na sobie wyłącznie figi i biustonosz, zanim latającymi z pośpiechu rękami wdziała sweterek i spódnicę i zbiegła po schodach na łeb, na szyję, Pawełek zniknął. Daremnie aż do wieczora szukała go po ulicach, daremnie zaglądała do perełki i do morskiego oka, daremnie słabła na widok białych fiatów. Pawełka nigdzie nie było. Przetrząsnęła niemal całe miasto, lecz było to zupełnie beznadziejne. Nie wiedziała nawet, czy mieszka on w domu wczasowym, czy w kwaterze prywatnej. Nie wiedziała o nim zupełnie nic. Nie znała nawet jego adresu. Wiedziała tylko, że mieszka w Poznaniu, ale wobec faktu, że Poznań liczy 500 000 mieszkańców, a ona nie zna nawet nazwiska Pawła, nie miało to najmniejszego znaczenia.